problemem jest to, jak będziemy definiowali sytuację, w której papież dąży do zniszczenia Kościoła. Oczywiście usunięcie tego lub innego kardynała nie jest jeszcze formą zniszczenia Kościoła, ale masowe na przykład odwoływania, albo zamykania ust, albo prześladowania prawowiernych biskupów, moim zdaniem, już mogą w tej kategorii wystąpić, prawda? Tylko teraz tak, no, my nie jesteśmy tymi, którzy o tym będą rozstrzygali, to, że tak powiem, jest raczej sprawa tych, którzy tym zostali, czy zostaną dotknięci. Zakładam, że potencjalnym celem działań papieża Franciszka może być też na przykład następny biskup Atanazy Schneider. Ale też się zastanawiam, a czy na przykład takim celem nie będzie arcybiskup Gondecki, biorąc pod uwagę jego list, który skierował do biskupa Betzinga, w którym to liście przecież bardzo ostro ocenił i słusznie ocenił działania niemieckiej drogi synodalnej. Narasta stopień coraz większego zamieszania wywołany właśnie tym chaotycznym sposobem działania papieża Franciszka.